Witam Was serdecznie. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam jedno z największych tutaj dyskietek. Nie jest to ta dyskietka. Zaczniemy Wam pokażę na początku od tych najmniejszych dyskietek. Ta dyskietka to jest dyskietka 3,5 calowa. Ta akurat ma pojemność 1,44 MB. One były różnej pojemności. Jeszcze były, z tego co ja pamiętam, to były 720 kB jedna miała pojemność. Potem jeszcze były te dyskietki 3,5 cala SE, które miały pojemność 120 MB. Były też 240-megowe i 3,5 cala chyba te HFD, to była pojemność 150 do 200 MB. Teraz tak, po kolei Wam pokażę dyskietki, jak to, znaczy no ewolucji nie pokażę Wam, tylko pokażemy tu, jak to wszystko idzie. Od tyłu pokażę Wam. Tą dyskietkę na pewno pamiętacie. Tutaj macie dyskietkę. Teraz Wam wyjmę. Ta dyskietka jest 5,25 tutaj cala. W ten sposób zostawimy ją tutaj dla porównania. Widać, jaka różnica jest. Zaraz dojdziemy do tej dyskietki, tej dużej. Tych dyskietek pojemności były, z tego co pamiętam, to 110 kB, 320 kB i ta największa chyba miała 1,20 tam mega. To zostały produkowane chyba od 1976 roku do 1984. Te znowu produkowane były od 1984. Jeszcze była dyskietka taka, ta jest 3,5 cala, ale jeszcze była chyba przejściówka taka, była 3-calowa dyskietka 1984. No nie, ale nie dałem rady dostać takiej dyskietki, a więc pokazuję Wam to 3,5 calowe. No i teraz przechodzimy do tej dyskietki największej. Nie wiem, czy to kamera złapie, ciężko będzie złapała. Ta dyskietka jest największa. Jest to dyskietka 8-calowa. Produkowali je od 1971 roku do 1975. Tutaj nie wiem, jaka to jest pojemność tej dyskietki, ale tak podejrzewam, że to jest 256 tutaj kilobajtów pojemność tej dyskietki, bo one były od 80 kilobajtów, miały pojemność nawet sięgały do 1 mega tutaj pojemności. Zobaczcie w ogóle, jaka to jest różnica między tymi dyskietkami. Zrobię trochę miejsca. Ta się 5,25 cala wydawała się duża, ale w porównaniu tutaj do tej to jest malutka. O, tutaj macie tak 3,5 cala, 5,25 i 8-calowa ta dyskietka, ta największa w ogóle, jaka była no wyprodukowana w ogóle ten. Może jakieś tam prototypy dyskietek większych były, nie wiem, z tego tam się nie orientuję i nie chcę się tutaj wypowiadać. Jeszcze Wam pokażę trochę starsze dyskietki. To działa na zasadzie, tak jak ktoś, jak puszczacie tego totolotka, to takie są czarne plamki systemem jedynkowym jest zapisywane. I tak samo tutaj było zapasowane różny program odpowiednimi dziurkami. Jedna ten dziurka odpowiadała jednemu bitowi danych i tutaj systemem jedynkowym były dane zapisywane na takim tutaj papierze. To pierwsze maszyny w 1800 chyba 70, 1800 chyba 32 to pierwsze maszyny. No nie komputery można powiedzieć, ale to maszyny takie krawieckie, co szyły po prostu różnego rodzaju wzory. Aby wzory były powtarzalne, to robiło się takie specjalne karty. No można powiedzieć, że ta maszyna właśnie do szycia maszyny to były jako pierwsze nasze komputery i to były takie dyskietki przenośne. Potem były stosowane w komputerach tutaj Odra i tutaj tak samo papier dziurkowany też. Chyba od komputera mi się wydaje Odra. Dokładnie pamiętam, ale z tego co mi się wydaje, powiem tak. No i tu macie te dyskietki. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i pozdrawiam.